Drugi człowiek na gali dziesięciolecia klubu sportowego Bydgoszcz Archers. Udało się utworzyć Archers, udało się dwa lata później wystartować w lidze. No i tak trwa to do dziś, tak? Mowa jest o dziesięcioleciu Archers, ale tak naprawdę powinniśmy się cofnąć o 12 lat, bo to wtedy tak naprawdę futbol zawitał do Bydgoszczy. W mały sposób, ale jednak. Mój przyjaciel serdeczny, Marcin Spucharski, wrócił w tym momencie z wymiany ze Stanów Zjednoczonych i przywiózł tą symboliczną piłkę. To od czego się zaczęło? Mianowicie chciałbym powiedzieć coś o skali i o skalowalności wszystkiego, co się dzieje. 10 lat temu, tak jak tutaj Adrian wspominał, a właściwie 12 lat temu, pierwszy skład futbolowy w Bydgoszczy liczył 14 osób i wszystkie zasoby, które mieliśmy, to były 3 piłki. Jeszcze nigdy ten klub nie był na tym poziomie sportowym, na którym jest, z czego jestem naprawdę bardzo dumny. Coś w tym jest, coś jest takiego, że my tam chcemy być. My chcemy dać kawałek siebie, dać coś, co wiemy o życiu, coś, co wiemy o sporcie, coś, co wiemy o futbolu. Czy gdybyś wiedział, mając lat 15, 13, 9, tak jak najmłodsi tutaj wśród nas, to czy byś uprawiał futbol i każdy by się dał pokroić za to. Ja chciałbym mieć z powrotem 16 lat i z moimi juniorami wyjść na boisko.